Lubię chodzić sobie nad Wisłą przy niskim stanie wody, bo wtedy właśnie widać wszystko to, co normalnie jest zakryte wodą. Dlatego dzisiaj właśnie zapraszam Was na krótki rekonesans nad Wielką Rzekę. Woda niska to trochę poodsłaniała. Możemy popatrzeć, jak wygląda dno, co na nim jest. Tu widzimy trochę muszelek. Przy wyższej wodzie może kręcą się tu jakieś okonie. Stan wody na dzień dzisiejszy w Toruniu, według tego, co podaje internet, to 113 cm, więc niski stan. Jeszcze chyba nie najniższy, bo chyba jeszcze kiedyś było niżej. No nie zmienia to faktu, że stan jest niski i można sobie fajnie pooglądać, co ta rzeka przed nami odsłoniła. Ja te wędrówki lubię właśnie przede wszystkim z tego względu, że mogę zobaczyć to, co normalnie przykryte jest wodą i tego nie widać. Co mi to daje? Ano to mi daje, że jak sobie teraz popatrzę, gdzie leżą kamienie, gdzie są jakieś wysepki z piachu, w kutlach na przykład, tak jak tutaj przed chwilą widzieliśmy, to później przy wyższej wodzie mogę sobie wyciągać wnioski, patrzeć, jak ta woda na powierzchni się rysuje, jak wiem, że w danym miejscu są kamienie, na powierzchni widzę jakieś zwarki, no to już jakby uczę się tego, że takie zwarki są pokazywane wtedy, kiedy na dnie są takie i takie kamienie, no coś w ten deseń. Oczywiście tu nie ma żadnych jakichś takich ścisłych reguł, no ale mniej więcej no tak to wygląda. Dlatego no lubię po prostu sobie poprzychodzić i popatrzeć. Niektórzy lubią, bo zbierają urwane przynęty w kamieniach. Ja tego raczej nie robię, po prostu sobie obserwuję, ale również obserwując to, co się dzieje na całej rzece. Widzimy po drugiej stronie piach, tam dalej też jest piach. No jak będzie wyższa woda, no to też będziemy widzieli ładnie na powierzchni, jak nam się te kanciki odrysowują. No już będziemy wiedzieli, że ten piach tam jest, bo widzieliśmy go przy niższej wodzie. Później już nie będziemy musieli chodzić i oglądać wody przy niskiej wodzie, bo już przy wyższych stanach będziemy w stanie dużo powiedzieć i dużo jakby określonych miejsc wytypować. Właśnie gdzie jest piach, gdzie kamienie. Niemniej jednak myślę, że czytanie wody to jest taka dziedzina, którą można szlifować cały czas. Nigdy tego za mało, dlatego zawsze jak jest ta niska woda, to korzystam i na takie rekonesanse sobie przychodzę. Idziemy dalej. Idziemy na następną ostrogę, zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Tutaj na przykład w kutlu bardzo fajnie widać porozrzucane kamienie, które przy normalnym poziomie wody, przy stanach średnich i wyższych, te kamienie to wszystko jest zakryte. No teraz bardzo fajnie to się wszystko odsłoniło i właśnie widać, mamy trochę żwirku, mamy jakieś muszelki, mamy trochę większych głazów, trochę mniejszych kamyków. No miejsce też może być dosyć ciekawe przy wyższej wodzie, na jakieś okonie. Co prawda tutaj te kutle no nie są za głębokie, ale nie zmienia to faktu, że jak tej wody jest więcej, można próbować tu łowić. A tutaj to jest w ogóle mega główka. Tutaj kiedyś bardzo fajnie można było połowić kleni na spinning. Jak widać, główka mocno rozmyta. Przy wyższym stanie wody tworzy się taka rafa. No warunek jest taki, że tej wody musi być gdzieś tak tutaj, dotąd. A to wszystko tam dalej musi być zalane. Są jakieś duże głazy. O, tam właśnie za tymi głazami zawsze lubił ustawić się klenik. No tutaj jest już troszeczkę głębiej. Widać, że tutaj mamy trochę tą rafkę taką wymytą przez nurt. I jak jest wody gdzieś właśnie tak dotąd, to tutaj tu wszystko, gdzie ja teraz idę, to mamy zalane wodą. A za każdym takim większym kamyczkiem może stać kleń, a w nocy również sandacz.
Tutaj patrząc po znakach, fart już odchodzi nam na drugą stronę, bo po tamtej stronie mamy bojki. Zielona to jest lewy brzeg, czerwona to jest prawy brzeg i między tymi bojkami powinien przepłynąć statek. I tam faktycznie już widzę, że tu od naszej strony wszystko tam niżej jest zasypane. Więc fart idzie, główne koryto idzie tamtą stroną. A tu mamy końcóweczkę główki, ale tam widać, że kamyczki jeszcze się do wody ciągną, więc tam jeszcze niżej coś w tej wodzie tej ostrogi jest. Ciekawe co. I właśnie szczególnie takie mocno rozmyte główki, myślę, warto sobie przeanalizować przy tak niskim stanie wody. Bo właśnie one bardzo fajnie się przy takich niskich stanach odsłaniają. Tutaj no, wystarczy, że ta woda podskoczy z 1,5 metra, to wszystko nam fajnie przykryje. Będziemy mieli taką zatopioną kamienną rafę wręcz. I po dzisiejszej wyprawie już będziemy wiedzieli, jak ta główka nam się tutaj układa. Gdzie są wymyte jakieś dołki, gdzie leżą jakieś większe głazy. Tak jak już wcześniej mówiłem, będziemy mogli sobie poodczytywać z powierzchni wody, co ta woda tam pod sobą kryje. Wiedząc, co tam jest, no to jakby nauczymy się te ślady na wodzie interpretować. No i przy okazji będziemy wiedzieli, gdzie stoją ryby. Te, które w takich miejscach lubią się ustawiać. Czyli właśnie na przykład dzienne klenie, nocne również, chociaż ostatnio to już rzadkość, no i nocne sandacze. No i cóż, słonko zaszło, czas powoli zwijać się do domu. Komary zaczynają atakować, więc trzeba się ewakuować. Po co ja wam to wszystko w ogóle dzisiaj pokazuję i zresztą nie tylko dzisiaj? No między innymi po to, żeby zachęcić was do właśnie takiego poznawania rzeki, czasami nawet i bez wędki. Właśnie przy niskich stanach wody, przy wysokich stanach wody. Po to, żeby czasami nad tą rzekę sobie przyjechać i właśnie poobserwować. No, mam nadzieję gdzieś tam przez to zaznaczyć fakt, że wędkarstwo to nie tylko sprzęt, osądy i to wszystko inne, tylko to są też miejscówki, właśnie przyroda, takie trochę śledzenie tych ryb. Czy to nie jest hipokryzja z mojej strony? No, robiąc YouTube'a pokazujemy często również i sprzęt, współpracujemy z różnymi firmami, kręcimy gdzieś tam różne materiały produktowe, jakby już rzeczy niezwiązane z kanałem, czyli tym sprzętem się zajmujemy, więc no, czy to, co ja teraz mówię, nie jest trochę hipokryzją? Może i trochę jest. Tyle, że no jakby nie lubię skrajności. Wszystko trzeba wypośrodkować. Sprzęt, wędki, kołowrotki, zanęty, przynęty, echosondy, no to jest również element naszego wędkarstwa. To są narzędzia, które pozwalają nam łowić. Tylko fajnie by było, żeby właśnie przy tym wszystkim oczywiście również interesować się tym, śledzić nowinki, kupować te rzeczy, używać ich, no po to one są, ale żeby przy tym wszystkim nie zatracić się i właśnie nie pójść tylko w tą stronę sprzętową, ale gdzieś to wypośrodkować i pamiętać również o tym, że ryby to nawet takie spacery jak dzisiaj, bez wędki, brzegiem rzeki, oglądanie tego, co nad tą wodą się dzieje, wyciąganie wniosków, zwyczajnie w świecie szukanie ryb. Pozostawiam do przemyślenia. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. No i oczywiście pozdrawiam bardzo gorąco i serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.